Cześć, witam was w kolejnym odcinku remontu. Jak mogliście zobaczyć w intro, zajmiemy się stolarką okienną. Intro dokładnie pokazywało stan okien w tym momencie. Okna są już naprawdę zmęczone latami. Nie były wymieniane z tego, co babcia opowiadała, jakieś 50-60 lat. Postanowiliśmy z Karoliną, że je wymienimy. Ale wymienimy je na podobne okna. Drewniane, tylko że już wykonane w lepszej technologii. Aktualne okna będę się starał wymontować bardzo delikatnie, ze względu, że mam pewien pomysł na powtórne ich wykorzystanie. Okna zamówiliśmy jakieś pół roku temu, bo stwierdziliśmy z Karoliną, że chcemy, żeby wykonał je solidnie stolarz. Stolarza otrzymaliśmy z polecenia od osoby, która nas ogląda. Za co tej osobie bardzo dziękujemy. Dostaliśmy kilka dni temu telefon, że okna są gotowe i czas je zamontować. Ale zanim je zamontujemy, to muszę wyciągnąć stare. Jak mogliście również zauważyć, mamy jedno okno plastikowe. Zostało ono tymczasowo wrzucone, aby załatać dziurę po wymontowaniu starych drzwi, bo dawniej wejście było z tej strony, ale my je przenieśliśmy naprzód, aby było od strony drogi asfaltowej. Jak już tutaj jesteśmy, to od razu chciałbym wam powiedzieć, że tutaj nie będzie tradycyjnego okna, tylko będzie okno balkonowe. Okno balkonowe będzie miało wymiary 90 na 1,90 m, czyli 90 stąd, 1,90 m stąd. Dlaczego tu będzie okno balkonowe? Ponieważ planujemy tutaj ogród zimowy, oszklony z tarasem. W salonie planujemy 3 okna. Jedno okno będę musiał w konstrukcji wyciąć tutaj. Drugie okno, które jest. I trzecie okno jest z tej strony. Wszystkie te okna będą miały ten sam wymiar i zostaną troszkę poszerzone, a wymiar będzie wynosił metr na metr. Czyli będą kwadraty, nie prostokąty. Jeśli chodzi o futryny, to musiałem pewne rzeczy przewidzieć, ponieważ nie mam jeszcze ocieplenia, które planuję tutaj zrobić, więc musiałem wysunąć troszkę tutaj futrynę z opaską. W tym momencie okno ma 25, ale przyjdzie tutaj jeszcze 10 cm wełny fasadowej. Do tego 2 cm deski, więc te 25 powinno się przesunąć do 37 i takie okna też będą. Jeśli chodzi o opaskę, bo w tym stylu okien opaska jest zrobiona w ten sposób, że jest dobita do futryny i zawias jest przybity tutaj do właśnie tej opaski. Tak samo będzie w naszych oknach i nasze okna będą też tylko otwierane na zewnątrz. Dawniej te okna też miały wewnętrzne szyby i skrzydła, aczkolwiek one z latami zostały usunięte i zostały tylko te. Nasze okna będą się otwierały tylko na zewnątrz, czyli będą tylko te dwa skrzydła, ale za to dołożyliśmy jeszcze jeden szpros, czyli będą dwa szprosy, a szyba będzie podwójna z salona, czyli bardzo fajna, ciepła szyba. Jeśli chodzi o okno w małym pokoju, to wymiar zostaje praktycznie ten sam, ale nie będzie tutaj tej wnęki, ona jest stała, tylko będzie po prostu, będą dwa skrzydła otwierane. No i zasada tutaj ta sama, czyli 10 cm wełny i 2 cm na deskę elewacyjną. W łazience w tym momencie mamy okno plastikowe, jak już wam wcześniej wspomniałem, ono jest tymczasowo wstawione, aby nie było dziury, nie było tutaj przeciągów i ono też zostanie zlikwidowane i wymiar okna też będzie taki sam i będzie dwuskrzydłowe otwierane. A w tym miejscu będziemy chcieli mieć wannę. W łazience mamy również małe okienko. Pierwotnie chcieliśmy je zlikwidować, ale jako że to jest łazienka, a dom jest drewniany, to jest potrzebna wentylacja. Więc stwierdziliśmy, że zostawimy, a to okienko będzie się uchylało i też ma swój fajny klimacik. Więc też będzie takie malutkie okienko. I właśnie tutaj się zastanawiam, jak to stolarz zrobi, czy też będą dwa takie malutkie szprosy. Fajnie by to wyglądało, naprawdę. Thank you.
wykonania okien, tak jak poprzednio, zostanie zastosowana sosna. Oczywiście zrezygnujemy z tradycyjnych haczyków, które są tutaj w tym momencie, i będzie klamka. W latach 80. stosowano właśnie już klamki, nie haczyki. Tak jak już mówiłem wcześniej, te okna mają kupę lat były niewymiane, ale moim zdaniem i tak są w niezłym stanie. No wiadomo, pewne rzeczy tutaj już odchodzą, są pokrzywione, spatrzone, ale ja je jeszcze wykorzystam. Zobaczymy, jak będzie się je wymontowywało. Czy będzie ciężko, czy będzie łatwo. Początkowo mam plan taki, że wytnę je po obrysie i po prostu wyciągnę takie. Tylko muszę uważać na gwoździe, ale jest pytanie, czy były stosowane gwoździe. Chyba były. Muszę tutaj ściągnąć lakier i zobaczyć, czy nie ma gwoździ. Zbliżamy się do końca tej części. Dajcie znać, co myślicie lub może macie jakieś doświadczenia na temat wymiany okien. Dajcie mi znać, jeśli możecie mi coś podpowiedzieć, to dajcie mi znać w komentarzu. I za kilka dni widzimy się przy demontażu okien. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, możecie dać kciuka w górę oczywiście, zostawić komentarz, czyli jakby jakąś tam podpowiedź co do naszych prac. A tymczasem się żegnamy, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!